Okej, okay, krótki cruising miasta po mieście z kamerą GoPro Fusion, kamerą sferyczną z wnętrza samochodu. Po prostu jestem ciekaw, jak ten materiał wyjdzie po publikacji gdzieś tam na YouTubie. A przy okazji powiem Wam kilka takich wrażeń na gorąco z tej kamery, właśnie z GoPro Fusion. Od jakiegoś tygodnia z hakiem mam okazję jej używać. I powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Najważniejsze w kamerach 360 tak naprawdę to jest kompletna zmiana mentalności, jeśli chodzi o kadrowanie materiału. Nie ma kompletnie znaczenia, w którą stronę kamera jest zwrócona, jak kadrujemy dane ujęcie, bo ona i tak obejmuje swoim okiem, właściwie dwoma oczami, no, całą sferę dookoła, wszystko dookoła. I potem, co ważne, w aplikacji czy w kompie, w Fusion Studio możecie sobie wyciąć ten fragment z tego całej sfery, który chcecie, jakby wyrenderować sobie dodatkowy film z tego źródłowego materiału. Naprawdę super sprawa. Bardzo mi się to spodobało i zrobiło na mnie duże wrażenie. No i właśnie a propos aplikacji, tutaj tak naprawdę w kamerach 360 to jest absolutny klucz do tego, żeby wykorzystywać w ogóle materiał 360 w jakiejkolwiek, powiedzmy, celu. Bo bez aplikacji, porządnej aplikacji, która będzie ogarniała właśnie takie montowanie, jakieś tam wycinanie i po prostu ogarnianie tego całego materiału źródłowego, kamery 360 czy sferyczne ogólnie nie mają absolutnie żadnego sensu, moim zdaniem. No to w tym przypadku Fusion czy GoPro ogólnie, swoją aplikację GoPro ma bardzo fajnie zrobiono pod tym względem. Co prawda tutaj, jeśli chodzi, no w tej chwili akurat mam podgląd tego, co nagrywam tutaj na aplikacji na OnePlus 5, to jest mój telefon, stary, ale jary. Na Androidzie generalnie ta aplikacja czasami się wiesza, ale do edycji, do ściągania materiału do pamięci telefonu, jakiejś tam podstawowej edycji, udostępniania, działa całkiem ok. Natomiast co jest ważne, GoPro Fusion ma dość spore wymagania sprzętowe i też wymaga telefonu raczej z takiej topowej półki. Z dobrym procesorem, z dobrą grafiką, w sensie no, musi być to jakiś tam flagowiec typu, nie wiem, Samsung Galaxy S8, bo z takim też testowałem. Tutaj OnePlus 5, tam jest jakiś też dobry procesor. No i iPhone'y też chyba od 7 wzwyż. Nie wiem, czy 6S, 6 na pewno nie, ale 6S. Chyba będzie też działał, ale nie jestem pewien. Na pewno 7 i od 7 wzwyż iPhone'y z tą aplikacją i Fusion działają. No więc tak, no kamera sferyczna, mówię, ten zupełnie inna perspektywa, jeśli chodzi o nagrywanie materiału, bo to jest po prostu materiał sferyczny i nie ma znaczenia, jak kadrujemy sobie ten materiał. W zestawie z kamerą dostajecie też taki stick. Taki selfie stick, wysięgnik, jeszcze z taką funkcją jakby trójnogu. Fajna sprawa, przy okazji taki futerał na kamerkę i tam jakieś podstawowe mocowania do jakiegoś kasku, do czegoś, tak standardowo w GoPro. Kamera jest ładowana przez USB typu C, też kabel jest w zestawie. No i co a propos ładowania, no tutaj jest ona dość energożerna, że tak powiem, wymagająca, jeśli chodzi o pobór energii. Więc no nie, ta bateria dość szybko się rozładowuje niestety, no ale cóż, tego nie przeskoczymy. O, przy okazji jadę tu jakimiś lekkimi wertepami, więc zobaczymy, jak się stabilizacja sprawdza, bo tutaj troszkę to widzę drży. No cóż, co jeszcze mogę powiedzieć? Dość mocno się grzeje ta kamera podczas pracy, trzeba mieć to na uwadze. No generalnie jest kamera dość taka energooszczędna. Energożerna. No cóż, no zobaczymy, jak się ten materiał nagra. Dźwięk całkiem fajnie zbiera. Są tu mikrofony też jakieś tam, chyba cztery nawet, które zbierają z każdej strony dźwięk, więc chyba ze dźwiękiem tutaj, jak teraz mówię, bezpośrednio, znaczy bez żadnego dodatkowego mikrofonu powinno być całkiem ok. Zresztą sami ocenicie to w komentarzach. No i co jeszcze? No. Ogólnie jestem pod dużym wrażeniem Fusion. Naprawdę spoko kamerka. Tyle, że potrzebuję dość mocnego telefonu do aplikacji. Komputer też raczej musi być lepszej specyfikacji, żeby ogarnąć to źródło sferyczne.
A, i potrzebujecie dwóch kart pamięci do tej kamery. Jedna karta pamięci jest, nagrywa materiał z przedniej kamery, druga z tylnej kamery. Więc dwie szybkie, pojemne, porządne karty pamięci są potrzebne do GoPro Fusion. To absolutny must. No i cóż, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Tutaj jest wnętrze samochodu. Tak więc materiał 360 z wnętrza samochodu, ulicami pięknej Zielonej Góry. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Trochę pochmurno, ale w miarę ciepło, 13 stopni, jest super. No i kilka pierwszych wrażeń też z kamerki. Macie pytania, walcie w komentarzach, zadawajcie, nie ma problemu, będziemy odpowiadać. A tymczasem dzięki za oglądanie. Cześć!